Wszyscy wiemy, że powinniśmy jeść dużo warzyw, bo są zdrowe. Ale po pierwsze, jak to zrobić? A po drugie, co to właściwie znaczy, że są zdrowe? Na te pytania odpowiem w tym odcinku. Ja nazywam się Joanna Marciszewska, jestem dietetykiem Dietli, czyli porównywarki cateringów dietetycznych i zapraszam do sprawdzenia 10 sposobów na to, jak zwiększyć podaż warzyw. Według Światowej Organizacji Zdrowia zbyt niskie spożycie warzyw wiąże się ze zwiększonym ryzykiem przedwczesnej śmierci. To samo w sobie brzmi trochę groźnie, ale żeby jeszcze bardziej Was zmotywować do warzyw, opowiem Wam o statystykach. Okazuje się bowiem, że zbyt niska podaż warzyw jest sprawcą 14% zgonów spowodowanych rakiem żołądka i jelit, 11% zgonów będących skutkiem choroby niedokrwiennej serca i 9% zgonów z powodu udaru. Ponadto spożycie warzyw i owoców w ilości większej niż 400 gram, czyli to będzie nasz cel do osiągnięcia, zmniejsza ryzyko chorób serca, chorób nowotworowych i generalnie jest bardzo przydatną ilością w zakresie wydłużania naszego życia. Jeśli dążycie do redukcji masy ciała, to ucieszy Was na pewno, że spożycie warzyw pomoże w kontroli apetytu, ponieważ warzywa są rewelacyjnym źródłem błonnika pokarmowego, który pomaga w kontroli nadmiernego apetytu oraz kontroli glikemii, więc skoki glukozy we krwi nie będą radykalnie zwiększone, co również jest dobrą informacją dla wszystkich, którzy zmagają się na przykład z insulinoopornością lub cukrzycą. Skoro już wiemy, że warzywa są super zdrowe i warto jeść ich jak najwięcej, to pojawia się pytanie, jak to zrobić w praktyce. Mam dla Was 10 wskazówek. Pierwszą z nich jest to, żeby do każdej wytrawnej kanapki dodać naprawdę dużo świeżych warzyw. Najlepiej wykorzystajcie różnorodne warzywa, które macie w domu. Może być to rzodkiewka, pomidor, papryka, sałata. Tak naprawdę im więcej warzyw w kanapce, tym są smaczniejsze, bardziej chrupiące, więc zachęcam Was do urozmaicania tych kanapek jak najbardziej. Drugim pomysłem jest dodawanie past warzywnych nie tylko do kanapek, ale także możemy je dodać jako na przykład dip do pieczonej marchewki, czy dip nawet jeśli robicie sobie jakieś tortille. I możemy takie pasty skonstruować na przykład na bazie roślin strączkowych z dodatkiem ziół, z dodatkiem na przykład pomidorów suszonych. Naprawdę będzie to coś bardzo szybkiego w przygotowaniu i rewelacyjnego, żeby dodać kolejną porcję warzyw. W sklepach znajdziecie także różnorakie humusy i inne gotowe pasty, więc zachęcam do próbowania. Trzecim aspektem, który warto poruszyć, są zupy. I naprawdę zupy mogą być rewelacyjną porcją warzyw, więc warto starać się wprowadzać jak najwięcej zup do swojego jadłospisu. Jeśli nie lubicie gotować, to możecie zrobić bardzo duży garnek i zamrozić sobie to na porcję. Czwartym pomysłem jest to, żeby do każdego obiadu była jakaś porcja warzyw. Może być ona w formie surówki, gotowanych warzyw, albo w formie warzywnego sosu, na przykład pomidorowy sos do makaronu jest naprawdę dobrą porcją warzyw, która myślę smakowałaby bardzo wielu osobom. Piątym aspektem, który możemy wprowadzić do swojego życia, są takie szybkie przekąski, które możemy skonstruować również z wykorzystaniem warzyw. Przykładowo kilka pomidorków koktajlowych, serek wiejski i orzechy. To już może dać nam jakiś posiłek, przykładowo może być naszym drugim śniadaniem. Albo możemy skonstruować posiłek na bazie rzodkiewek, ogórka, jakiejś bułki ciemnej i humusu. Wtedy też możemy wszystko kupić w sklepie, właściwie nie wymaga to wielkiego przygotowania, a mamy rzeczywiście solidną porcję warzyw. Szóstą wskazówką jest przygotowywanie sobie warzyw, aby były gotowe do spożycia i żebyśmy mogli sięgnąć po nie w każdej chwili. Więc przykładowo, jeśli kupujecie pęczek rzodkiewki, to możecie już po wizycie w sklepie od razu umyć te rzodkiewki, obrać i ułożyć w jakimś pojemniczku w lodówce, żeby było Wam bardzo wygodnie po nie sięgnąć, nawet wygodniej niż na przykład zejście do sklepu i kupienie jakichś smakołyków. Więc warto, żeby warzywa były w super wygodnej formie. Siódmym pomysłem jest to, żeby dodawać warzywa na przykład do omletów lub naleśników. Znajdziecie z pewnością dużo pomysłów na różne pankejki warzywne czy naleśniki z dodatkiem warzyw, ale omlety są myślę taką najszybszą opcją i możemy do omletów dodać pomidory, szpinak i inne ulubione warzywa.
Siódmym pomysłem jest dodawanie soków warzywnych i koktajli warzywno-owocowych. Możecie na przykład, przygotowując koktajl z owoców, dorzucić liście szpinaku czy kawałek buraka i już dzięki temu zwiększycie trochę podaż warzyw w swojej diecie. Jeśli zależy Wam na zwiększeniu spożycia warzyw, to warto wziąć pod uwagę także dziewiątą wskazówkę, czyli stopniowym zamienianiu mięsa na strączki. Jeśli zwykle przygotowywaliście na przykład jakiś ulubiony sos z dodatkiem indyka, to warto zastanowić się, czy zamiast tego indyka nie mogłoby się pojawić na przykład ciecierzyca czy tofu. Warto poeksperymentować i naprawdę poprzez zamienianie tego mięsa z obiadu na strączki zdecydowanie w skali na przykład całego miesiąca zwiększy się ilość spożywanych przez Was warzyw. Ostatnim, dziesiątym pomysłem na zwiększanie podaży warzyw są warzywne sosy do makaronu. Bardzo wiele osób lubi makaron, więc możemy przygotowywać sosy właśnie na bazie pomidorów, papryki, marchewki, dodawać też warzywa strączkowe do tych sosów w celu zagęszczenia. Jak najbardziej zachęcam do takich kombinacji. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. Zapraszam do subskrybowania kanału Dietly, a także do zajrzenia na dietly.pl, czyli porównywarkę cateringów dietetycznych. Znajdziecie na niej wiele cateringów dietetycznych, które oferują zdrowe, bogate w warzywa diety, więc być może będą takie posiłki dla Was inspiracją do tego, jak zbudować posiłki pełne warzyw, które jednocześnie będą smakowite.